Dzień dobry Państwu, witam na naszym krótkim briefingu prasowym odnośnie na temat Marszu Papieskiego, który odbędzie się 2 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00. Zaczynamy tutaj w tym miejscu na placu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół ten, jak tutaj tablica głosi, jest pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II, dlatego w tym miejscu zaczynamy. Przejdziemy ulicami Bydgoską, Pruszyńskiego, dalej do ronda rotmistrza Pileckiego, w prawo ulicą Hallera, do Nauczycielskiej i do parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Uprzejmie prosimy, że jeżeli ktoś będzie deklarował chęć pójścia w tym naszym marszu papieskim, żeby zabrać ze sobą biało-żółte flagi papieskie, biało-czerwone, jakieś pamiątki związane z Janem Pawłem II. W czasie tego marszu, marsz ma charakter czysto modlitewny, będziemy modlić się w intencji dziękczynnej za pontyfikat Jana Pawła II i manifestować swoje przywiązanie do tego świętego, wielkiego człowieka, rodaka naszego i Polaka. I taka jest główna idea tego marszu. Wpisujemy się też w tą inicjatywę ogólnokrajową. Padło dzisiaj już pytanie, czy bez tych różnych sytuacji, które w mediach tam gdzieś się pojawiły odnośnie osoby Jana Pawła II, czy taki marsz by się odbył. Była podobna inicjatywa, była w planie, no ta jest bardziej taka spontaniczna, ale po prostu chcemy zamanifestować do nauki, przywiązania i do wartości, które głosił święty Jan Paweł II. W czasie marszu będzie odmówiona modlitwa różańcowa z wezwaniami świętego Jana Pawła II, litania do Jana Pawła II, jak również będą piosenki związane z pontyfikatem Jana Pawła II i wystąpienia, kazania i wystąpienia Jana Pawła II, takie ogólne z czasu pontyfikatu.